Siemanko, witam was serdecznie, z tej strony Varejdo, a to jest kolejny odcinek Stewards. Idziemy od razu robić questa. Jeszcze quest, który nas interesuje, jest tutaj. Czyli ten co tam, no, bimbrem handluje, poprosił nas, żebyśmy oczyścili drogę. Sprawdzili, czy droga jest bezpieczna do miasta, bo ktoś ją okrada. Więc tutaj jest jakiś delikwent. Zobaczmy, co nam ma do powiedzenia. Only a sad traveler in search of good spirits. Haven't you heard that it's dangerous to travel alone? I can take care of myself. Can you? Dobra, pójdźmy może bez przemocy. What? Now you're in danger, Aha, short man. nieważne. I do not wish to fight you. This is your chance to walk away alive. If we do fight, one of us will not. Pray ask yourself, bandit, will Maliel smile on me today? Aye, you mean it. Well, let's do this your way. A wise choice. And what is this bag you carry, pray? The clink of bottles. Care to share some good spirits with a new friend? Threaten me and then ask for my drink? You have a true neck of iron, friend. I hear. Take 'em. Dobra. Farewell, friend. Farewell. Otrzymano bimber. I co nam daje bimber? A, po prostu bimber. Chyba mamy mu oddać, tak? No to oddajmy. Is the road safe now? Ale czemu tak możemy... Aha, skłamać i odejść, czy co? Nie, będę musiał może to kiedyś ogarnąć. Czy w ogóle ten wybór kłamstwa coś... Aha, żeby zachować bimber może. Do zobaczenia. Gildii kupców, ok. Czy actually coś to daje, że my mu nie oddamy tego? Ja od razu jest noc. Ja sobie nie okradałem jeszcze tych domów. Spróbujmy. Czy ktoś mi coś powie? Raz, zapis. Ktoś zauważy, że popełniam przestępstwo, no i... teraz wybierzmy się do tego nekromanty. A, bo to... Aha, to przekazam, tylko pokażę. Totem się zniknął. Totem zniknął. Także to, co wypuścicie... na ziemię, to po jakim czasie no, znika i tyle. Ale te przedmioty w skrzyniach na razie zostają, także chyba to była good idea. Hello there. No to już sobie przeciwnicy są. No. No, na hita. Okej, okay, kolejne zalączki skazy. Jestem ciekawy, po co mi one są. Jeszcze zombie jeden. No dobra, pożyjemy, zobaczymy. Może akurat będę potem mógł oddać to jakiemuś nekromancie za jakieś dobra. Wilków to już się nie opyla. To troszkę głupie moim zdaniem, że wszystkie wilki mają ten sam level. Moim zdaniem, no, jak idziesz dalej z fabułą, to powinny... A, bez rozmowy. Jak idziesz dalej z fabułą, to powinny być trochę mocniejsze.
Ale gdzie ten łucznik? Ten łucznik dość bije. Gdzie uciekasz? O, ale dostał. Ale mocni są. O, dobra. To się uleczyć. Leżeć. Okej, okay, lecimy dalej. Odkryto nowe miejsce, cmentarz. Owengor. Oczywiście zombiaków, cholera. Dobra, użyjmy demona. Ten demon powinien ich na hita składać. Dwa, dobra. O, jakiś lepszy zombie. No i nie. No przerobę atak jest taki useless. Nie, czemu to używać jeszcze raz? Nie chciałem tego. Kolejne zalążki. Jeszcze jeden zombie. Dobra, lecimy. Zobaczmy co od nas będzie chciał ten nekromanta. No moment. Bo ten nekromanta jest tutaj w chatce. A tam dalej gdzie dojdziemy. Już, dobra, dojdźmy do końca tej ścieżki. A potem, no nie zauważyłem tej chatki nawet. I mi coś właśnie nie pasowało. Obóz gromów. Serio? Mamy kolejny totem, ale to na niepotrzebne raczej. Koster Alcymagii. I kolejne magnetyzyty, tylko... Pytanie, po co mi one? No tego nie będę brał totemu, bo on jest niepotrzebny mi totalnie. Ale jest konik, więc to dobrze. I tak teraz myślę... No rzeczywiście nie wiem, czy... Teraz otwierałem tą skrzynkę. Czy ja tak przytryhardowałem może? Tak otwierałem. Przytryhardowałem tak, że tutaj już... Tak późno jestem. To jest za późno może. Czy ten konik sobie poradzi z tym wzgórzem? Bo tutaj te konie są zbugowane strasznie. Okej. Udało się. Zanim z nim pogadamy, przydałoby się go okraść. Mam nadzieję, że się uda. W sumie nie wiem, czy to skradanie... Okej, on nam nic nie gada, ale to git. Dobra, ta zbroja nie, ta jest, no, mega dobra zbroja, ale wyglądamy, hełm by się przydało zmienić, także na razie jeszcze, staniemy przy tej, zobaczymy, później, ale tamtą no, będę musiał chyba założyć. Orm Varagor. No, witaj portaczu. What do you want of me, young man? A very angry thief sent me to you. He has to hide in a cave infested with your skeletons. Aye, the summoned skeleton spell. 'Twas what he desired and paid for. Aye, but he did not expect them to attack him too. 'Twas hard for me to destroy them. What fit come here? See, a minor change must be made, and I shall go there. 'Tis my duty. But you, young man. You say you beat the skeletons? In that case, I may have a task for you. What might that be? Bring it. Oh, 'tis a simple task indeed. Much simpler than your last one, I assure you. I am in the middle of some experiments, you see, and I have no time to collect the ingredients. What do you need? I need a single shoot of tape. Okay, zalążki skazy. What is it worth in terms of gold? Ah, a wise man indeed. Bring me a shoot of taint, and I shall pay you with something. Czy nie obawiasz się? Circle uses the word
necromancer to name all those who dare to oppose the stale doctrine of the congregation. Many of us prefer the other name. Which is? The Enlightened. Żegnaj nekromanta. W sumie hookers. Hookers, kurde, się co, nie jesteś okej. Okay. Mam skazy, nie, chyba 6 sztuk. Proszę bardzo. A, jeszcze ma zamiast zadania, okej. Okay. Ty kurwa. Jeszcze 3. Ile ode mnie wziął? Czyli wziął ode mnie 1. A ja mam jeszcze 7, a no to go. Pięć, okej. Okay. Jeszcze 5 potrzebuję. Magiczny pocisk adeptów magii dostałem. Ale nekromancję, no... Nie mogę używać. Nie mam pojęcia, jak się wyszkolić w tych trzech żywiołach, że tak powiem. No, nekromancja nie jest żywiołem, ale no... Magia wody, ziemi... Nie wiem, jak się to wyszkolić. Nie wiem, jak się w tym wyszkolić. Nie mam pojęcia. Dobra, to tutaj sobie zostawimy teleport. W takim razie, póki co. To tu ten konik sobie będzie. Na razie też siedział. Jak już mam oddał całą skadę, to sobie go wezmę. A my teraz, no ciężko powiedzieć, co będziemy robić. Tutaj bym chciał jakoś legitnie wejść. Będę musiał, to zadanie chyba wiąże się z tym, że muszę tutaj wejść, także też lipa. Jeszcze tutaj bym poszedł. Co tutaj jest? Może tutaj coś się znajduje ciekawego. Dochodzimy do jakiejś jaskini. Tajna grota kargów. Let's go. Okej. Jest serpent. Czy to nie jego mieliśmy? Nie. Okej. Grota za Kranacha. Kon Kranacha. Okej. Dobra, serpent. You there. What is your business here? Do you have a problem? I? Nay. But you will soon have one. This is Clan Karga territory. A i tutaj też nie możemy wejść? No to jak ja mam zdobyć zaufanie jednych albo drugich w takim razie? Tutaj by się dało przeskoczyć pewnie. No spokojnie. No na spokojnie się da wejść. Dobra, tylko pytanie teraz, zapisik. Co tutaj jest? Lekarstwo jest jakieś, okej. Okay. Nie wchodzimy tu. Ha. No to nic, no. Jeszcze w tym odcinku nie pójdziemy do miasta. Ale myślę, że teraz się udamy jeszcze do wioski Gorelin. Tam jakieś ruiny mieliśmy zbadać jeszcze. No kurwa, jebany koń! Dobra, zbliżamy się do wioski. I tutaj było zadanie. Jar powiedział ci o nawiedzonych krasnoludzkich ruinach w pobliżu Gorelinu. Tutaj. Szaman Gromów. No. O ty śmieciu.
Będziesz mnie bił. To nekromanta gromów. I też szaman. Dobra. Ale oni są słabi, Jezu. Zresztą ci są chyba mocniejsi gromowie. Bo szamani tutaj też jakoś lepsze uzbrojenie. To przynajmniej inaczej wyglądają. Dobra, bo jest dużo mało miejsca strasznie. Cały... Wszystko co do alchemii wywaliłem tutaj. Jeśli byście chcieli wszystko naraz, bo to tak to po jednym to nie bardzo. Jak chcecie wszystko naraz przenieść, trzymacie kontrol lewy i przeciągacie i macie. Tu jest dużo stafu. Ja się tą alchemią kiedyś zajmę, ale muszę mieć chęci naprawdę. Bo no nie wiem, ta gra jest jakoś taka prosta, że no, ta alchemia nawet tak się nie przydaje, chyba że naprawdę na najtrudniejszym poziomie trudności, ja tu jestem na normalu. Ale no... Na normalu to... On to jest tylko w early jest ciężka. Ciężko się gra. A potem jak już to będziecie jakieś uzbrojenie, to... Łatwiutko, no. Nawet powiedziałbym, że za łatwiutko. Dobra, weźmy... Tam chyba są te ruiny. Weźmy do tego miasta. Nie wpuścisz mnie. I don't fucking understand. Dobra, więc chyba musimy iść do tych ruin. No co tu innego zrobić? Jeśli tam w ogóle jest droga do tych ruin. Kolejni gromowie. Koń. Czemu te konie są takie zbugowane? Czy coś mówiłem o silnych gromach? Czy są trochę silniejsi? No. Są troszkę silniejsi. A, jeszcze jeden. Dobra, ja sobie później ich pozbieram. Gdzie ten koń? I konia zabili? Co jest? Gdzie mój koń? Cholera, dobra. Poleci mnie z buta. Lochy Gorelinu. Nawiedzone ruiny misje wykonane, okej. Okay. Jeszcze jakieś wilki, dobra. No. Gin do cholery. Dziękuję. Dobra, tutaj chyba nie ma nic na zewnątrz, to wchodzimy. Może w końcu coś ruszy. Bo już nigdzie mi nie wpuszczają. Nigdzie mnie nikt nie chce wpuścić. Okej, szkielety. Możemy demona przydać w sumie. Zawsze raźni. Mimo, że on gówno robi. Ogniste szkielety. Okej, okay. Jakieś mocniejsze. Żartowałem. Masz sobie trzeba nawet tu łyżników wywalić, nie? Sporo tych szkieletów, cholera. Nie, te demony są takie... Znaczy, demon jest mocny, tylko żeby on jeszcze trafiał. Jezu, skąd te szkielety? Aha, bo tam jeszcze jest przejście. Więcej, ile was tu jeszcze jest? Re-exp. No bo tam jeszcze jakiś łucznik strzelał. Nie uciekaj.
Aha, ognisty szkielet odpory na ogień. Ale... Można było się domyślić w sumie. Dobra, tutaj w sumie nic tu nie ma. Tutaj jest ślepa uliczka, gdzie jest skrzynka. Ja sobie to później zlutuję na szybkości. Na razie zobaczmy, co tu jest. Żeby jakoś pchnąć do przodu tą fabułę, kurde. Bo nigdzie mnie nie chcą... Ciekawe, czy do miasta mnie wpuszczą. Mor szkieletów. Dobra, dwa kryty dostał, fajnie. A ten zamek sobie otworzy, może tutaj coś jest w tej skrzynce. A, łudziłem się tylko. Chociaż hełm spoko. Dobra, na następny odcinek już zmieniamy outfit. Niestety ten jest spoko, ale no... Statystyki robią swoje. No nie uciekaj, proszę cię. Tutaj też nic nie ma? Come on. Po co ja tu wchodziłem? No nic, guys. Wiecie co? Na tym zakończę to... Krótki, bardzo krótki odcinek będzie. Chuj, no chuj, jebać. W następnym odcinku idziemy do miasta. Najwyżej jeszcze tutaj dojdziemy do tego węzłu, żeby porozmawiać z Kirą. I jak w mieście nic nie załatwię, to się tu wpierdalam, kurwa, rozpierdalam wszystkich i tyle, no. I koniec. Skończyło się. Także do następnego. Nara.